Tu jest budynek na 600 metrach, budują się dwa budynki. Jeden budynek jest na 400 metrach, a drugi jest tam na 200 metrach. Po prostu wypuścili rurę spustową, nawet mój brat tu jest z porażeniem czterokończynowym. Wypuścili rurę i puścili rurę na moją działkę, żeby się woda lała. Ja wyjechałam za granicę, przyjechałam, nawet bezczelnie do mnie zadzwoniła za granicę, że ona przesunęła płot 70 cm. Ja się jej pytam, czy miałaś zezwolenie na to, żeby przesunąć? Kupiła mojego brata za 4 piwa. 4 piwa. Mój brat jest alkoholikiem, nie wypieram się, nie zapieram. On też tak samo powie, że jest alkoholikiem. Za 4 piwa go sprzedał mnie za ten płot. Wzięli, budowali w marcu budynek, nasypali ziemi, teraz puściła wodę. To było wody ponad kostkę, tu się to... Ja nie będę pstrągów chować, bo pani Szotowa sobie pozwoliła na to. Wszystko jest jej, tutaj jest garaż, jest 40 cm z tej strony, ja nic nie robię, bo miało być tak jak jest. Nadzór budowlany nic nie robi. Targają mi papiery, wyrzucają do kosza i na żadne dokumenty mi nie oddają odpowiedzi. Drugi budynek stoi 1,5 metra od mojego płotu. A powinien? No nie powinien, no przecież... A powinien w jakiej odległości stać od płotu? 4 metry. 4 metry i nie ma slitu się. Wszystko jest po prostu, ja nie wiem, czy to jest korupcja, czy ja, możecie mnie dziś zamykać, dziś się dam zamknąć. Nie boję się tego, bo ja tylko chcę tu sprawiedliwości w tym Zakopanem. Niczego innego, tylko sprawiedliwości. Chcieliśmy zapytać o tą budowę, bo tutaj pani żali się, że państwo za blisko płotu budujecie ten, nie wiem, co tutaj powstaje w ogóle? Oczywiście państwo, ja nie będę udzielał żadnych informacji. A czy jakiś numer telefonu do właściciela? Ja jestem właścicielem. To czemu pan nie chce udzielić informacji? Muszę. No oczywiście, że pan nie musi, ale to proszę wyjaśnić sytuację, no może byłoby dobrze, prawda? To proszę się rozmawiać z panią, która coś wnosi do państwa. My znamy opinię jednej strony, chcielibyśmy poznać zdanie z drugiej strony. Wie pani co, ja nie będę się wypowiadał do mediów na ten temat. Ale dlaczego? Obawia się pan, że jednak tutaj są pewne nieprawidłowości? Nie będę się wypowiadał do mediów i tyle. Naprawdę, wie pan co, nie mamy... Nie chce pan przedstawić swojego stanowiska w tej sprawie. Wie pan co, nie mam powodu. Był złożony wniosek w tym roku o budowę na tych działkach budynku mieszkalnego i rodzinnego. I no, jako, że ten obiekt oddziaływał na zabudowę pani Białoń, pani została uznana za stronę tych postępowań. Ten wniosek został wycofany przez inwestora i inwestor złożył po jakimś tam czasie nowy wniosek, to na tyle przesunął ten budynek od działki pani Białoń, że według oceny projektanta, bo tak były przepisy, ten obiekt nie oddziałuje na zabudowę, nie ogranicza zabudowy działki sąsiedniej. W związku z tym pani Białoń nie została uznana za stronę, wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę. Na co pani Białoń odwołała się do wojewody przez swoją kancelarię adwokacką, twierdząc, że ona jednak przysługuje prawo strony i ta sprawa jest w odwołaniu wojewody. Dokumentów my kompletnie nie mamy, ponieważ wszystkie dokumenty są w tej chwili w Krakowie, w Urzędzie Wojewódzkim, w organie odwoławczym.